To chyba jedyny we Wrocławiu zachowany herb z okresu nazistowskiego. Tu mamy scenę, Państwo może kojarzą, to jest ulicy Dibuła. Taki jest mężczyzna, klasa średnia. Obok jest przeciwstawny postawiony żebrak. Też to taka teoria, że właśnie on ma aryjskie cechy, natomiast można dostrzec semickie cechy w postaci tego żebraka. On jest widoczny herb dawnego Wrocławia, herb Breslau.